Michał Czerwiński. Z wykształcenia jestem psychopedagogiem, jestem też mediatorem pojednawczym w rodzinie. Prowadzę poradnię rodzinną. Prowadzę też różnego rodzaju programy profilaktyczne dla młodzieży, ale coś, co najbardziej mnie, można powiedzieć, pasjonuje, to są relacje. To są relacje i też pomaganie ludziom w sytuacji, kiedy te relacje nie wyglądają tak, jakby oni by tego chcieli, i szukanie wspólnych rozwiązań. Od 5 lat prowadzę poradnię rodzinną i też tam spotykam się z małżeństwami, które przechodzą czasami właśnie trudne chwile. Czy nawet kryzysy, czy nawet mam takie osoby, które decydują się na separację. Bardzo trudny czas, ale czas, który może pozwolić im do siebie wrócić. I tak w ten sposób właśnie traktujemy separację. Także, a prywatnie od 20 lat jestem mężem. Szczęśliwym mężem, ojcem też 3 synów. W tym roku nasz starszy syn skończył 18 lat. Jest jeszcze 14-latek i 10-latek. Także w domu nie pozwalają nam się nudzić, dzieje się. Będę chciał z wami tutaj się podzielić. Z jednej strony trochę doświadczeniem pracy w poradni, trochę pewną wiedzą, trochę własnym swoim doświadczeniem życiowym i też będzie krótka prezentacja związana z taką, można powiedzieć, strategią wychodzenia z kryzysu czy też z konfliktów, dość uniwersalna. Dość uniwersalna, bo ta strategia też jest bardzo fajna na przykład w relacji z młodym człowiekiem, który nie do końca chce podzielać nasze zdanie. Także też myślę, że to też będzie dla was cenne. No myślę, że to tyle tytułem wstępu. Chciałbym zająć się tematem kryzysów, ale ogólnie konfliktów. Kryzysy ogólnie nie są przyjemne w przeżywaniu. Myślę, że wszyscy się z tym zgodzą. Dlatego, że przeważnie kryzysom towarzyszą emocje. I to wcale nie takie, które chcielibyśmy przeżywać, tylko wręcz przeciwnie. To są takie emocje związane właśnie z jakimś rozczarowaniem, z jakąś złością, czasami może nawet graniczyć to z nienawiścią, z tym, że po prostu nie chcemy tej drugiej osoby nigdy więcej na oczy już nie widzieć. I co wtedy zrobić? Pierwsza rzecz, którą możemy zrobić w takiej sytuacji, to po prostu przyznać się do tego, że przechodzimy kryzys, że przechodzimy trudny czas. Nawet możemy znajomym powiedzieć, słuchajcie, no nie mamy łatwego czasu, potrzebujemy też waszego wsparcia, potrzebujemy też waszej modlitwy. To, co też będę chciał powiedzieć o kryzysach, to też takich dwóch płaszczyzn. To znaczy z jednej płaszczyzny trochę takiej psychologicznej, ale i też będę mówił z takiej płaszczyzny też duchowej. Sam fakt przyznania się do tego, że przechodzimy kryzys, może zrzucić z nas taki wielki balast odpowiedzialności. Bo to nie jest tak, że jak jest kryzys, to my musimy ten kryzys unieść, pokonać. Pojawia się w nas może taka postawa samowystarczalności, że ja dam radę, tak? Tutaj wezmę to na klatę i dam radę. Najczęściej jest tak, że właśnie ten kryzys nas przerasta. Natomiast dobrze przeżyty kryzys jest dla nas szansą. Jest dla nas szansą tego, żeby nasze małżeństwo czy relacja, w której pojawia się ten kryzys, żeby trochę weszło na wyższy poziom. Na głębszy poziom. Nie wiem, czy wiecie, że taki profesor, polski profesor Kazimierz Dąbrowski nawet stworzył teorię dezintegracji pozytywnej. Teoria dezintegracji pozytywnej. Czyli coś z jednej strony, coś się psuje i jest to coś dobrego, coś pozytywnego. Jeśli kryzys dobrze przeżyjemy, to może się okazać, że z tego kryzysu będziemy czerpać wiele bardzo cennych rzeczy dla naszego małżeństwa i dla nas osobiście. Wracając do emocji. Najczęściej jest tak, że jeśli przeżywamy ten kryzys, pojawiają się te silne emocje, to można powiedzieć, że w tym czasie nie widzimy nic innego niż tylko te emocje. Osoba, która została zraniona, nie widzi nic innego jak tylko to, że jest ofiarą. Nie widzi nic innego, jak tylko to, że tamta druga osoba mnie skrzywdziła. Że czujemy się niesprawiedliwie potraktowani. Że czujemy się oszukani, zranieni. Pierwsza rzecz, którą możemy zrobić wtedy, to to, żeby uświadomić sobie, że to, co przeżywamy, to są uczucia. To są emocje.
a nie jesteśmy my uczuciem, emocją. Czyli we mnie jest złość, we mnie jest bunt, we mnie jest rozczarowanie, ale ja mogę stanąć z boku i popatrzeć na siebie, który przeżywa takie, a nie inne emocje. Z emocjami nikt nie wygrał i nie wygra. Ale to, co możemy zrobić, to możemy postępować pomimo emocji. Emocje mają to do siebie, że one niestety zakłócają nam rzeczywistość. I to jest trochę tak, jakbyśmy stanęli przy ścianie, dotykając nosem ściany. Czy my wtedy coś widzimy? Widzimy tylko i wyłącznie, właściwie tylko białą ścianę, a czasami w kryzysie to nie widzimy nic innego, tylko ciemność przed oczami. I to, co możemy zrobić, to właśnie możemy się zdystansować. Zrobić dwa kroki do tyłu. Spojrzeć na siebie. To jest też tak, że my możemy sobie uświadomić, że kryzys, który przeżywamy, patrząc na, nie wiem, historię całego naszego życia, jest to tylko i wyłącznie fragment naszego życia. To jest promil. To jest tylko, można powiedzieć, ułamek sekundy, patrząc na z perspektywy całego naszego życia. Natomiast jeśli my przeżywamy kryzys, to nie widzimy nic więcej, jak tylko to, co przeżywamy. To jest pierwsza rzecz, czyli umiejętność zdystansowania się do emocji, które przeżywamy i próba podejmowania działania pomimo emocji. Kolejna rzecz, teraz od strony trochę duchowej, to jest to, żebyśmy naprawdę przed Panem Bogiem stanęli w takiej prawdzie, że jesteśmy słabi, że pewne rzeczy nas przerastają, że potrzebujemy pomocy. Jest w nas coś takiego, właśnie taka samowystarczalność. Słuchajcie, że to ja dam radę, że to ja pokonam ten kryzys. Albo druga postawa, trochę taka obwiniająca drugą osobę, tak? Że to druga osoba jest za to odpowiedzialna. Ja spotykam się też z parami, w których dochodzi do takich tragicznych sytuacji jak zdrada. No i wydawać by się mogło, że po zdradzie to już w ogóle szansy żadnej nie ma na to, żeby zbudować jakąkolwiek relację, miłość, czy żeby w ogóle wrócić do siebie, tak? Natomiast podczas pracy nagle okazuje się, że to, że doszło do zdrady, to trochę jest tak, że oni wspólnie sobie trochę na to zapracowali. Że wcześniej nie dość dbali o relacje, nie dość dbali o miłość. I trochę skutkiem tego braku troski o relacje stało się tak, jak się stało. I oczywiście nie chcę ani usprawiedliwiać osoby, która zdradziła, ani tej osoby, która doprowadziła do zdrady, ale jeśli na tę bardzo trudną sytuację spojrzymy z perspektywy tego, że jest to taki alarmujący dzwonek, który może spowodować to, że właśnie uświadomimy sobie, że wcześniej nie dość dbaliśmy o relacje. I mam przykład takiego małżeństwa, który właśnie po takim doświadczeniu zaczęli bardzo pracować nad małżeństwem. Właśnie poszli na terapię małżeńską. Zaczęli właśnie wychodzić chociażby na randki. Wcześniej było, słuchajcie, tylko zachowanie takie na zasadzie zrób takie zakupy, odprowadź dzieci i tak dalej. Nie było relacji. Nie było relacji. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić w momencie, kiedy już zaczniemy mieć taką świadomość tego, że to są w nas uczucia, że możemy postępować pomimo uczuć, możemy powolutku wprowadzać różnego rodzaju strategie, bo znamy drugą osobę, znamy współmałżonka, wiemy chociażby co lubi. Jeśli poczujemy też jakąś taką wewnętrzną odwilż, to możemy świadomie dawać znak drugiej osobie, że szukamy kontaktu. I powiem wam o takim małżeństwie, które miało takie bardzo taki włoski temperament. Jak tam się kłócili, to zastawa leciała po prostu. Wszystkie talerze latały, tak. Szkody były duże. I słuchajcie, i oni się umówili, że jak się pokłócą, to osoba, która będzie uważała, że ma rację, jako pierwsza udaje się pod krzyż do sypialni. Powiedzcie mi, kto w kłótni uważa, że ma rację? Obydwoje, dokładnie. I tak się umówili, że spotykali się pod krzyżem
w sypialni na modlitwę. Druga sytuacja. Małżeństwo, które też się dosyć często kłócili. On był kinestetykiem, to znaczy on bardzo potrzebował bliskości fizycznej, dotyku ciała. Natomiast ona była słuchowcem. I w momencie, kiedy oni się kłócili, on bardzo potrzebował przytulić się do niej. Ale ona tego nie cierpiała i od niego uciekała. I kłótnia wyglądała tak, że po prostu ganiali się po całym domu. Tak? Ona uciekała, on próbował ją złapać, żeby się przytulić. I słuchajcie, to akurat nie jest, to nie była moja para, ale ksiądz znalazł rozwiązanie dla niej. I powiedział tak, to słuchajcie, to jak się pokłócicie, to idźcie do sypialni, usiądźcie na łóżku, plecami do siebie i zacznijcie gadać. I co się okazało? On czuł bliskość ciała, tak, swojej żony, tak, a ona jego słyszała. I dzięki temu znaleźli płaszczyznę porozumienia. Dlaczego to mówię? Że wy się bardzo dobrze znacie. I dobrze jest znaleźć takie właśnie sprytne sposoby wychodzenia z kryzysu. Takiego różnego rodzaju strategie. Bo właśnie, ktoś jest słuchowcem. Ktoś bardzo potrzebuje właśnie tego przytulenia. Powiem wam, jak jest trochę u mnie w małżeństwie. Moja żona lubi bielucha. Taki serek bieluch. Jeśli ona zobaczy w sytuacji, kiedy gdzieś tam się poróżnimy, w lodówce bielucha, to dla niej to jest sygnał. Z mojej strony pojawiła się odwilż. Gdzieś szukam punktu zaczepienia, żeby zacząć rozmawiać. Za chwilkę wrócę do takich strategii konkretnych, jak tego typu rzeczy rozwiązywać. Ale już teraz gdzieś wewnętrznie, jak ja to mówię, szukajcie takich sposobów, takich właśnie strategii, jak spróbować znaleźć tą płaszczyznę porozumienia. Nie bójcie się też w sytuacji, kiedy przeżywacie takie trudne chwile, wzywać chociażby pomocy anioła stróża. To jest zapomniana instytucja. Instytucja anioła stróża. I też wam powiem o takiej sytuacji bardzo konkretnej z mojej relacji z Małgosią. Kiedyś była sytuacja taka, że gdzieś tam też się posprzeczaliśmy. Siedzieliśmy w dwóch miejscach. Byliśmy w górach i w pewnym momencie ja sobie pomyślałem, że poproszę swojego anioła stróża, żeby poszedł do jej anioła stróża i pomógł nam się dogadać. I wyobraźcie sobie, że w tym momencie, kiedy wzbudziłem w sobie taką intencję, Małgosia wstała, podeszła do mnie i zaczęliśmy gadać. Naprawdę nie bójmy się też wzywać pomocy anioła stróża, świętych, bo dzięki temu też otwieramy się a można powiedzieć tą dobrą stronę mocy. Bo wiadomo, że anioły stróżowie to są byty dużo bardziej inteligentniejsze od człowieka i one służą temu, żebyśmy my dążyli właśnie do porozumienia. Żebyśmy byli blisko Boga. W przeciwieństwie oczywiście do innego anioła, który zupełnie ma inne intencje. Dobrze, teraz będzie krótka taka prezentacja, na podstawie której będę chciał wam trochę pokazać, jak dochodzi w ogóle do konfliktów i jakie mamy postawy podczas tych konfliktów. No i właśnie jak z tych konfliktów spróbować wyjść. Najczęściej jak się pojawia konflikt, to też pojawiają się uczucia, emocje. Czasami bardzo silne, czasami ktoś jest bardzo wzburzony, ale czasami bywa tak, że ktoś działa zupełnie w drugą stronę. Czyli zamyka się, strzela focha, po prostu nie chce mieć nic do czynienia z tą drugą osobą. To powoduje naszą jakąś reakcję. Czyli albo pójdziemy w jeszcze silniejsze emocje, albo my jeszcze bardziej się zamkniemy, jeszcze bardziej strzelimy focha, bo jeszcze bardziej poczujemy się urażeni. Co powoduje zamknięcie nam takiego właśnie koła, czyli znowu ten konflikt się eskaluje. Powiedzcie mi, jak przerwać, można powiedzieć, to koło? W którym miejscu? Żeby przerwać tą eskalację tego konfliktu. Jak najszybciej, ale w którym miejscu? No dobrze, to podpowiem. W miejscu, gdzie jest reakcja. Tu, gdzie jest reakcja.
Bo tutaj musi dojść w tym momencie do refleksji. Jeśli tutaj nie dojdzie do refleksji, to pozwalamy, żeby ten konflikt nam się nakręcał. Tak? Czyli żeby się pojawiały silniejsze emocje, żebyśmy coraz byli, czy poczuwali się coraz bardziej zranieni. Też odpowiadali oczywiście drugiej osobie. Jeśli w tym miejscu dojdzie do refleksji, do zastanowienia się, to dzięki temu damy sobie szansę na to, żeby coś świadomie z tym konfliktem zrobić. I teraz jakie mogą być pierwsze reakcje? To są reakcje tak zwane odruchowe. Czyli można powiedzieć, że to, co czujemy, to robimy. To jest coś takiego w mózgu u nas, takie jedno miejsce, które każdy z nas ma, a nazywa to się gadzi mózg. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim, gadzi mózg. To jest taka część mózgu najbardziej pierwotna. I tam jest przełożenie. Akcja równa się reakcja. To, co czuję, to robię. To jest trochę może taka sytuacja jak dziecko w piaskownicy, któremu zabierzemy łopatkę, tak? To on od razu piaskiem po oczach. Tak? Jest złość, to jest od razu reakcja. Ten gadzi mózg, każdy z nas ma, on ma też swoją pozytywną funkcję. Bo to jest taka reakcja automatyczna. Jeśli przed nami, przed maską samochodu nagle pojawi się rowerzysta, to nie zastanawiamy się, przejadę, nie przejadę, tak? Tylko po prostu automatycznie omijamy go. Także ten gadzi mózg też ma swoją pozytywną funkcję, ale w konflikcie on nam nie służy. On nam nie służy. I im bardziej człowiek ma wyższy, można powiedzieć, nawet tak stopień inteligencji emocjonalnej, czyli ma możliwość refleksji, tym łatwiej jest jemu podejmować decyzje pomimo uczuć, czyli pomimo tej reakcji takiej właśnie odruchowej. Inną rzeczą jest właśnie świadoma reakcja zmierzająca do konstruktywnego rozwiązania sytuacji. Czyli jeśli czujemy właśnie te silne emocje, to jest dobry moment na to, żeby właśnie uświadomić sobie całą sytuację i zastanowić się, jaką ja przyjmę strategię, żeby nie tyle zlikwidować tą spiralę konfliktu, ale żeby wyjść z tego kryzysu. I takie warunki niezbędne do podjęcia świadomej strategii. Pierwsza rzecz to jest gotowość do powstrzymania odruchowej reakcji. I to jest, słuchajcie, warunek koniecznie niewystarczający. Bo jeśli nie damy sobie szansy na to, żeby powstrzymać tą odruchową reakcję, no to jak z lawiną po prostu. Usuniemy kamyczek, lawina leci. Druga rzecz to jest umiejętność zidentyfikowania uczuć i potrzeb. To jest bardzo duża zależność. Uczucia i potrzeby. Okazuje się, że nasze uczucia, można powiedzieć, są takim wskaźnikiem. To jest trochę nasza taka informacja o albo zaspokojonych, albo niezaspokojonych potrzebach. I wiadomo, że te uczucia, które nie są przyjemne w przeżywaniu, bo nie ma dobrych ani złych uczuć, te nieprzyjemne w przeżywaniu mówią nam o tym, że jakieś nasze potrzeby nie zostały zaspokojone. Natomiast te uczucia takie przyjemne w przeżywaniu, jak miłość, pokój, radość, szczęście, zadowolenie, spokój, one informują, że nasze potrzeby zostały zaspokojone. Czyli kolejna rzecz to jest umiejętność zidentyfikowania uczuć i potrzeb własnych i współmałżonka. Własnych i współmałżonka. Jedna uwaga. Zawsze zaczynamy od siebie, a dopiero później szukamy tych uczuć, czy też reakcji, czy też interpretacji reakcji u współmałżonka. Bo my mamy coś takiego, z reguły człowiek tak ma, że jeśli coś się pojawia, to my przyczyny szukamy zawsze w otoczeniu, a nie w sobie. To jest też gdzieś wpisane w naszą naturę, że problem nie leży we mnie, tylko właśnie u kogoś obok.
Kolejna rzecz, no to jest znajomość skutecznej strategii i technik. I tutaj, słuchajcie, to jest rzecz, która się kształtuje. Naprawdę każdy z nas ma rozum. Każdy z nas może uczyć się różnego rodzaju strategii. I w małżeństwie dajemy sobie szansę, bo jest to związek, który trwa wiele, czasami 10 lat. I dzięki temu naprawdę możemy poznać drugą osobę. Jeśli tylko w nas będzie intencja szukania rozwiązania, to my to rozwiązanie znajdziemy. W przeciwieństwie do tego, że my nie damy sobie szansy szukania tego rozwiązania. I teraz pokażę wam trzy takie postawy, które możemy wchodzić w różnego rodzaju postawy. I to jest postawa na przykład w stosunku do współmałżonka, postawa w stosunku do naszego dziecka. I niech każdy z was gdzieś tam wewnętrznie spróbuje się w którejś z tych postaw odnaleźć. Pierwsza postawa to jest postawa autorytarna. Czyli trochę tak, że my się stawiamy tutaj nad. Że my wiemy lepiej, że to nasze zdanie powinno być wysłuchane. Że to, krótko mówiąc, my mamy rację i też próbujemy przeforsować nasze zdanie. Czyli dochodzi do najczęściej właśnie przemocy psychicznej czy też fizycznej. Nie liczymy się z drugą osobą. W ogóle pierwszą rzeczą taką, która mówi o takiej postawie, to jest brak szacunku. Też możecie zobaczyć w waszych relacjach, czy chociażby w relacji w pracy, czy też ze znajomymi, że jeśli na samym początku nie będzie szacunku, nie będziemy potrafili postawić pewnych granic, to najczęściej później się pojawi jakiś rodzaj przemocy. Czy to psychicznej, czy też fizycznej. To jest pierwsza rzecz, która może nam dać takie, słuchajcie, taką kontrolkę czerwoną, która nam się zapala, że coś tutaj jest nie tak. To jest brak szacunku. Jeśli nie ma szacunku, mamy prawo oczekiwać szacunku. Mamy prawo powiedzieć, słuchaj, oczekuję od ciebie, że będziesz mnie szanowała. Każdy z nas ma prawo oczekiwać szacunku. Druga postawa to jest postawa uległości, czy też nawet bezradności. I to jest sytuacja taka, kiedy my, no właśnie, nie mamy, wydaje nam się, że to tak naprawdę to wszyscy inni mają rację, że ja to się do niczego nie nadaję. Mamy niskie poczucie własnej wartości, nie potrafimy postawić granic. Wszyscy ludzie naokoło nas wykorzystują. Tak naprawdę później się dopiero okazuje, że tu nas oszukali, tu nas wykorzystali, tutaj się zgodziliśmy na coś, naważyliśmy sobie, jak to się mówi, piwa, teraz musimy to wszystko wypić, bo nie potrafiliśmy powiedzieć nie, nie potrafiliśmy postawić granic. To jest sytuacja, kiedy nie dbamy o siebie, nie dbamy o własne prawa, właśnie pierwsza rzecz, to w ogóle nie szanujemy siebie, bo w miłości to też jest taka mała dygresja. Jeśli nie nauczę się kochać samego siebie miłością mądrą, to nie będę potrafił kochać drugiej osoby. I zawsze, tak jak przy uczuciach i szukaniu też interpretacji, czy potrzeby są zaspokojone, czy nie, zawsze zaczynam od siebie. Czyli zawsze najpierw uczę się kochać siebie, dbać o siebie mądrze i dzięki temu jestem w stanie też kochać drugą osobę. I oczywiście, jak sami czujecie, ani jedna, ani druga postawa nie jest właściwa, bo to są takie ekstrema. Natomiast po środku jest postawa współpracująca. To jest postawa wspierająca. I to już jest postawa taka, która respektuje godność i prawa współmałżonka, ale i właśnie też dbająca o własne prawa. Może też jeszcze tutaj też mała taka dygresja. Jak ważne jest to, żebyśmy my w ogóle mówili o swoich potrzebach. Bo jeśli nie będziemy mówić o swoich potrzebach, no to trudno, żeby druga osoba te potrzeby spełniała. Tu jest jedno małe ale. To, że my informujemy o swoich potrzebach, to nie znaczy, że te potrzeby mają być spełnione.
To nie jest jeden do jednego, że ja coś powiem, tak, a druga osoba musi to spełnić. No nie. My mamy informować o swoich potrzebach, ale tak naprawdę dajemy wolność drugiej osobie, czy tamta druga osoba spełni moje potrzeby, czy nie. Oczywiście w miłości ona weryfikuje, czy te potrzeby są dobre, czy też nie. Natomiast musi być w nas taka postawa no właśnie wolności, żeby nie dawać sobie takiego właśnie takiego przełożenia. By powiedziałem, to ty masz to spełnić. Kolejna rzecz, ustalająca jasne normy. Pilnująca granic, ale bez przesadnej sztywności. To też jest, słuchajcie, to, że są zasady, to też, że jest prawo, to jest, słuchajcie, to jest rodzaj takiego kręgosłupa. Ale to nie znaczy, że my mamy dokładnie co do litery prawa się stosować. To tak było w Starym Testamencie. Bo nad prawem co jest? Co jest nad prawem? Dokładnie. Prawo miłości. I to, że są zasady, musi tak być, tak? Ale nad tym musi być jeszcze prawo miłości. Rozumiejące sytuację współmałżonka, historia życia. Tak sobie napisałem historia życia, ale tak naprawdę zrozumienie drugiej osoby, w ogóle zaczynając od początku, zrozumienie tego, że mężczyzna i kobieta to są dwa światy i to, że mężczyzna zupełnie inaczej postrzega rzeczywistość jak kobieta. Sam fakt zrozumienia tego już wytłumaczy wam wiele sytuacji, wiele waszych nieporozumień. Ale też potrzeba z waszej strony takiej postawy, myślę, ciekawości. Ciekawości. A ciekawe, dlaczego on tak to zrobił. A ciekawe, że on tak, albo że ona tak to pomyślała. W życiu bym na to nie wpadł. A ona tak pomyślała. Ciekawe. Ciekawe. Zobaczcie też, że jeśli, no właśnie, mężczyzna, kobieta, dwa światy, różnice. Jeśli my będziemy podchodzić do drugiej osoby jako do osoby, którą chcemy zmienić, bo mężczyzna będzie patrzył na kobietę swoimi oczami i nie będzie zrozumiał, dlaczego kobieta jest w stanie robić kilka rzeczy naraz. Przecież tak się nie da. Powinna zacząć jedną rzecz, skończyć, drugą rzecz, skończyć. A ona robi wszystko naraz. A kobieta mówi, ty trzy razy ci mówię o tych rzeczach, a ty robisz tylko jedną rzecz. Bo mężczyzna po prostu tak działa. Mężczyzna zaczyna jedną rzecz i kończy. Później weźmie drugą rzecz i skończy. Jak panie na przykład mówią, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, to on zrobi tylko pierwszą rzecz. I sam fakt zrozumienia tego, że właśnie mężczyzna i kobieta zupełnie inaczej funkcjonują i zrozumienie tego daje nam szansę na to, że i uwaga, teraz powiem rzecz kluczową. Z całego spotkania tylko jedną rzecz zapamiętajcie. Naprawdę. I to wam wystarczy w wielu sytuacjach. To, że uwaga, że to, że wy macie te różnice, to albo będziecie w kontrze i będziecie zwalczać te wasze różnice, albo będziecie w drużynie, w teamie. I te wasze różnice będziecie wykorzystać do tego, żeby pokonywać problemy i trudności. Bo to jest tak jak ogień i woda. I ogień jest dobry w różnych sytuacjach i woda jest dobra w różnych sytuacjach. I teraz w zależności od waszych różnic możecie wspólnie pokonywać problemy i trudności. I to jest kluczowe, to jest w ogóle kluczowe we wszystkich mediacjach. Jeśli jedna i druga osoba zrozumie, że jesteśmy razem, a nie zwalczamy się, nie jesteśmy w kontrze, to pozwoli im współdziałać. Właśnie, współpracować. Kolejna rzecz. Służąca pomocą w sytuacjach dla niego trudnych. Może z mojego własnego podwórka. Powiem wam tak. Ja bardzo lubię jeździć na warsztaty, spotykać się z młodzieżą, spotykać się z małżeństwami. Bardzo to lubię. Bardzo lubię też spotkania indywidualne. Ale nienawidzę biurokracji. Nienawidzę pisania raportów, sprawozdań, jakichś takich tabelek. Ja po prostu dostaję białej gorączki. A moja żona?
Ona właśnie najlepiej by wzięła kartkę, zrobiła jakieś sprawozdanie, coś by podliczyła, jakieś pismo by ładnie napisała. I właśnie, zobaczcie, i to jest to, że my wzajemnie siebie rozumiemy. Ona rozumie, że ja po prostu nienawidzę tych sprawozdań robić, a znowuż ja też wiem, że ona raczej nie lubi stawać, nie wiem, z mikrofonem i mówić do ludzi. Wykorzystujemy nasze umiejętności. Jesteśmy sobie pomocą. Jesteśmy sobie pomocą. Wykorzystujemy właśnie nasze predyspozycje. Dobrze. Czyli oczywiście, jak sami czujemy, ta postawa jest najlepsza. No i teraz będzie taki rodzaj schematu konstruktywnej konfrontacji. Jest to rodzaj takiej strategii radzenia sobie z trudnymi, czy też nawet, uwaga, prowokacyjnymi zachowaniami. Bo czasami, nie przypuszczam, że tak jest w małżeństwie, że ktoś świadomie takie zachowanie prowokacyjne ma, ale czasami możemy się spotykać z takimi sytuacjami, że ktoś świadomie po prostu chce nam zaszkodzić. I świadomie staje nam, jak to się mówi, okoniem. I teraz, żeby nie przechodzić do rozwiązań siłowych, czy autorytarnych, no to dobrze jest przyjąć pewnego rodzaju strategię. Umożliwia ona uzyskanie pożądanych zmian bez naruszenia poczucia godności wszystkich ze stron zaangażowanych w kryzys. Ujawnia własne uczucia i potrzeby. Pierwszy krok. Stwierdzenie faktu. Opisujemy, co widzimy i co słyszymy. Czyli możemy świadomie powiedzieć: widzę, że kolejny raz spóźniłeś się na obiad. Widzę, że nie poinformowałeś mnie, że się spóźnisz. Druga rzecz. Co czuję? Jest mi przykro, że kolejny raz nie poinformowałeś mnie, że nie będziesz na obiedzie. Ten pierwszy, drugi i trzeci punkt można mówić, że tak powiem, łącznie. To jest tak zwany komunikat ja. Kto z was w ogóle słyszał coś takiego, hasło, taki komunikat ja? Jedna osoba. No to dobrze, to wam sprzedam. Jak to dwie osoby? Nie, można nagrywać, tak. Komunikat ja polega na tym, że my skupiamy się na własnych odczuciach. Czyli informujemy drugą osobę, jak my czujemy daną sytuację. Czyli stwierdzamy fakt, opisujemy, jak się czujemy w tej sytuacji i możemy też wyjaśnić, dlaczego tak się czujemy. Czyli czuję się zlekceważony, no, może za mocno, tak, ale czuję irytację w sytuacji, kiedy w towarzystwie na przykład na forum mówisz nieprzychylne, na przykład po moim kierunku, pod moim adresem opinie. Tak? Czuję irytację. I jeśli druga osoba słyszy, że my mówimy o swoich odczuciach, w jaki sposób blokuje ją na to, żeby ona nas zaatakowała? W przeciwieństwie do tego, kiedy my mówimy w komunikacie ty. Tak? Jeśli mąż się spóźnia do domu i słyszy pod swoim adresem, ty ciągle się spóźniasz. Ty nigdy nie szanujesz mojej pracy. Panowie, co robimy, jeśli jest tutaj na dzień dobry taki tekst? Co robimy? Albo focha strzelamy, tak? Albo przechodzimy do kontrataku i możemy bardzo łatwo to zakwestionować, bo znajdziemy taki moment, kiedy się nie spóźniliśmy. Czyli to nie jest tak, że zawsze się spóźniam. W każdym razie komunikat ty powoduje eskalację konfliktu. Komunikat ja, kiedy ja mówię, jest mi przykro, że spóźniasz się na obiad, a jeszcze dodatkowo nie informujesz mnie, że się spóźnisz. Co powoduje, panowie? Jaka jest reakcja nasza? Czuję się winny, tak, sorry, po prostu, no przepraszam, no zapomniałem, zagadałem się. Wzbudza refleksję. I oczywiście to nie jest tak, że komunikat ja jest lekiem na całe zło. I to nie jest tak, że po pierwszym, drugim czy trzecim razie mężczyzna, chociaż ten biedny ten mężczyzna, że kobieta nauczy się, tak? Że kobieta nauczy się też zwracać uwagę na różne rzeczy.
ale jest to sposób na to, żeby właśnie uczyć się szacunku i uczyć się słuchać siebie nawzajem. Słuchać siebie nawzajem. Bo komunikat ty nie daje nam tej szansy. My już mamy patent, my wiemy wszystko z góry. Z góry wiemy, dlaczego on to zrobił i to na pewno zrobił złośliwie. Kolejny krok. To jest sytuacja, kiedy jak już mamy tą chwilę, kiedy jesteśmy razem, to możemy pojechać grubo, tak, i powiedzieć: zastanawiam się, po co ty to robisz? Tak? To już jest sytuacja taka, kiedy właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, ktoś próbuje prowokować nas. Tak? To już to, jak ktoś nas prowokuje, no to możemy na taką prowokację w ten sposób odpowiedzieć: zastanawiam się, po co ty to robisz? Do tego możemy dołożyć jakąś hipotezę. A może dlatego, że Polska przegrała z Brazylią. Co mężczyzna powie? Nie, to nie o to chodzi. A o co? I to jest punkt zaczepienia. Bo czasami jest tak, że w ogóle jest, no właśnie, jest foch, tak? Trwa to już jakiś czas i nie wiadomo o co chodzi. Mężczyzna z reguły nie jest osobą wylewną, która jest w stanie zinterpretować swoje zachowanie i czasami potrzebuje takiego impulsu. Takiej właśnie hipotezy, która najczęściej jest błędna, ale jest takim punktem zaczepienia, żeby spróbować z tego wyjść. Okazuje się, że ta hipoteza jest nietrafiona, no to możemy śmiało powiedzieć: no to mamy problem. Nie odzywasz się do mnie już 2 tygodnie, ciekawy jestem dlaczego. No to mamy problem. Dzięki temu możemy wspólnie usiąść i poszukać rozwiązania, na które wszyscy będą mogli się zgodzić. Kolejny krok, ja go bardzo lubię. To jest cisza. To jest cisza. Czyli jeśli powiemy: no to mamy problem i damy sobie jakiś czas ciszy, cisza bardzo pracuje. Naprawdę, cisza bardzo pracuje. I dajmy sobie, często sobie dawajmy tą ciszę. Bo dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie, szczególnie dla mężczyzny jest taka cisza potrzebna, oczywiście nie za długo, ale też potrzebuje, żeby właśnie poszukać, o co tak naprawdę mi chodzi. 7. krok. No to w takim razie, co możemy zrobić, by znaleźć rozwiązanie? Co proponujesz? Co proponujesz? I tu w tym momencie dochodzi do, że tak powiem, negocjacji. I tutaj możemy naprawdę usiąść do stołu i zastanowić się, jak z takiej trudności, jak z takiego kryzysu, jak z takiego konfliktu wyjść. Normalnie jak do stołu negocjacji. Ja uważam tak, ja uważam tak. Ja uważam tak, ja uważam tak. To jeszcze nie teraz. I teraz jeszcze będzie taki jeden mała dygresja. Często się mówi, że w małżeństwie jest najważniejszy kompromis. Zgadzacie się z tym? Żeby iść na kompromis? No więc ja nie do końca się z tym zgadzam. To znaczy tak, kompromis jest dobry, ale na przykład dla młodego małżeństwa, które próbuje się dogadać w różnych kwestiach, albo w sytuacji, kiedy właśnie jest duży konflikt i potrzeba właśnie mediacji i po to, żeby dwoje ludzi się nie pozabijali, to potrzebny pewien rodzaj układu. Ty robisz tak, ty robisz tak. Jak ty zrobisz tak, to ona zrobi tak. Ale uwaga. Docelowo nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo ja to porównuję do takich 2 kół zębatych. Zobaczcie. Kompromis polega na tym, że ja coś daję i oczekuję, że ty też coś dasz. Ja z czegoś rezygnuję, oczekuję, że ty też czegoś zrezygnujesz. Czyli to jest rodzaj takiej współpracy 2 kół zębatych. Zobaczcie, co się stanie, jak zabraknie jednego zęba? W najlepszym wypadku to się zablokuje. Ale jak ktoś ma jakiś bardziej ognisty charakter, no to jeszcze te zęby jest w stanie wyłamać. Popatrzcie też, że każdy z tych kół obraca się wokół własnej osi. Co to znaczy? Że czasami na zewnątrz jesteśmy w stanie zrobić dla tej drugiej osoby wszystko. Ale czasami z tyłu głowy mamy własny interes.
własny biznes. I czasami robimy to świadomie, czasami mniej świadomie, ale trochę tak jest. I teraz gdzieś tam wewnętrznie sobie popatrzcie, tak, na czasami swoje zachowanie. Czy jeśli chcemy coś ugrać, to czasami nie jesteśmy w stanie dla tej osoby, nie wiem, coś zrobić dodatkowo, gratis. Tak? Trochę tak jest. I mówię, też czasami robimy to nieświadomie. I uwaga, alternatywą dla kompromisu, i nie ukrywam, że to jest wyższa szkoła jazdy, to jest bezinteresowny dar serca. Bezinteresowny dar serca. Co to znaczy? To znaczy, że ja kocham i kropka. Nie kocham, bo kocham dlatego, kocham kiedy, kocham i kropka. Plan na całe życie. I możecie też popatrzeć sobie, bo każdy z nas tak ma, że są dziedziny naszego życia, gdzie bez problemu coś takiego możemy powiedzieć. Kocham ciebie i kropka. Niezależnie od tego, co zrobisz, i tak ciebie kocham. Ale są też takie dziedziny, gdzie trudno nam jest coś takiego powiedzieć. Trudno nam jest zrezygnować, bo każdy z nas jest, sorry, egoistą. Im wcześniej się do tego przyznamy, tym szybciej z tego wyjdziemy. Albo będziemy pracować nad swoim egoizmem. Ale to musi być ten początek. Dziewiąty krok. Ustalenia na przyszłość. Jak już znajdziemy to rozwiązanie, spróbujmy. To jest bardzo często, słuchajcie, rozmowy się kończą tym, że nie podejmujemy decyzji. Nie podejmujemy decyzji. Jak już przejdziemy jakiś kryzys, zobaczmy na to z perspektywy. Zobaczmy, co było dobre, co nie było dobre i jak na przyszłość. I podejmijmy, ustalmy jakąś konkretną decyzję. W takiej a takiej sytuacji robimy to. Po prostu. Tak się umawiamy. Tak jak to małżeństwo, które powiedziało, że idziemy pod krzyż, jak się pokłócimy. Ustalcie sobie swoją strategię. I punkt 10. Ja go najbardziej lubię. A ciekawy jestem, jak myślicie, jaki może być punkt 10. Jak już jest ta decyzja, jak już się dogadali, co może być na sam końcu? Realizacja, no to już w praktyce wyjdzie, ale jeszcze, żeby zakończyć tą rozmowę, to bardzo dobrze, świętowanie. Słuchajcie, świętowanie pojednania. Nawet powiem bym więcej, celebracja. Celebracja to jest, słuchajcie, naprawdę, jak już ludzie się dogadają, ucieszcie się tym. Zróbcie sobie fajną kolację. Idźcie do łóżka. Naprawdę. To jest, wiecie co? Tak, to nie jest żart. Inaczej zupełnie smakuje współżycie seksualne, jeśli wy jesteście pojednani, kiedy wy, nie wiem, otwarcie też jesteście na Pana Boga, bo gdzieś w trakcie Jego zapraszaliście, tak? I przypieczętujecie to właśnie aktem małżeńskim. Naprawdę zupełnie inaczej to smakuje. Także bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie, oczywiście, żeby dojść do tego 10 punktu, musimy zacząć od 1, tak? Nie przeskakujemy do 10. Zaczynamy od góry. Ale jak tak będziecie wiedzieć w świadomości tego, możecie się umówić. To co, 10 punkt? Jest. No dobrze. I to był ostatni właśnie ten punkt. Także dziękuję serdecznie za uwagę.